Tegoroczne walentynki zapowiadają się raczej bardziej kanapowo, kocykowo, netflixowe. Z tego też względu przygotowałam make-up, który idealnie sprawdzi się i na taką domową randkę, więc będzie łatwo, szybko i jeśli chodzi o samo zrobienie make-upu, ale także o jego późniejsze zmycie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. W ogóle dajcie mi znać, jak spędzacie tegoroczne walentynki, czy macie plany, czy nie za bardzo lubicie to święto. Ja uważam, że walentynki można po pierwsze spędzać je samemu, a można także z przyjaciółmi, z rodziną, bo jakby kochamy wszystkich, co nie? Ja mam już przygotowaną twarz pod ten make-up, wypielęgnowaną, umytą, stonizowaną. Nałożyłam również warstwę kremu i zacznę sobie od bazy. Jest to baza z Lovely. Przy okazji w tym filmie przetestuję sobie nowości, które wpadły do mnie na dniach i właśnie jedną z nich jest Lovely Cucumber Serum 2 w 1, czyli jest to serum pielęgnacyjne oraz baza pod make-up. Dodatkowo pięknie pachnie tak świeżo, no i ma drobinki świecące, więc nie dość, że dba o naszą skórę, to jeszcze mi osobiście daje bardzo dużo przyjemności z samego użytkowania, bo jak na nią patrzę, to aż miło. Jeśli chodzi o ten make-up, to właśnie moją taką myślą przewodnią było to, żeby ten makijaż był niewyczuwalny na skórze i nie było na niej za dużo produktów. No i skoro ma być lekko, to nie będę używać podkładu, ale użyję odrobinę korektora. Jest to korektor z Benefitu, Boeing Hydrating Concealer i to jest ten taki śmieszny korektor w takiej formie szminki, gdzie on tutaj na środku ma jakby produkt, naokoło jest, zakładam, coś, co ma właśnie nawilżać i pielęgnować. I on się mi właśnie świetnie sprawdza do tego rodzaju makijażu. Używałam go kilka razy. Jest specyficzny, bo on jest właśnie taki tłusty i nie zastyga, więc albo go nie przypudrujecie, ale musicie mieć wtedy w pamięci, że może Wam się zwałkować, albo możecie go właśnie później lekko przypudrować, co ja też zrobię. I ja mam odcień 02 i on jest w odcieniu mojej skóry, tak więc nie rozjaśnia jakoś bardzo też tej okolicy, nie wyglądam dziwnie. Wygląda naturalnie, zresztą zaraz zobaczycie. Zrobimy sobie jedną stronę może. Nakładam tylko w takie newralgiczne miejsca i gdzieś może w jakieś wypryski sobie tutaj delikatnie nałożę. I do rozcierania tego korektora albo najlepiej sprawdzi się palec, albo taki taka kulka troszkę większa. To jest Blended Mini Buffer Pro 101. Bardzo lubię ten pędzel do korektora i on się sprawdza super. Tak jak mówiłam, jest on super delikatny, więc żeby trochę jakby bardziej zakryć tutaj same moje zasinienie pod okiem, użyję innego korektora i to też będzie nowość. Użyję go w niewielkiej ilości. Będzie to Forever Better Skin z Lovely. Przyszło to do mnie na dniach i zapowiada się mega spoko. Używałam już raz ten produkt i swatchowałam na ręce i wiem, że on ciemnieje. Robi się taki bardziej pomarańczowy, więc użyję sobie na razie dwójeczki. Natomiast mimo to, że on właśnie się utlenia, to on jest mocno kryjący, więc ja na razie dam tylko tyle, naprawdę maciupko. I tutaj tylko w samej tej dolinie łez. Myślę, że możemy jeszcze dać. Przy tym make-upie ważne jest, żeby no, nakładać minimalne ilości produktów i patrzeć, co wyjdzie. Dzięki temu nie przesadzimy, nie będzie ciężko. No i pamiętamy też, że jednak robimy sobie make-up domowy, więc też to nie musi być jakieś pełne krycie, ale to oczywiście wszystko zależy, jakie macie wymagania, jak lubicie i jak czujecie się dobrze. Korzystając jeszcze z tego korektora, doklepię sobie właśnie może te rzeczy tutaj na czole, zobaczymy, czy poradzi sobie lepiej. To chyba nic nie ma, może być broda delikatnie. Dla porównania pokazuję Wam teraz stronę pomalowaną i niepomalowaną. Myślę, że wyszło mega spoko, jak na to, że nie mam na sobie podkładu, wygląda to naprawdę mega, mega fajnie. Podoba mi się ten korektor, na pewno będę go używać, tylko mówię, pamiętajcie, że on ciemniej. Lecimy dalej i teraz czas na brwi. I nie wiem, czy pokazywałam Wam gdzieś ten produkt. Jest to Wonderlust Brow Tint 4 Days i jest to produkt do brwi dla osób, które lubią bardzo delikatny efekt i właśnie nie dążą do takiego mega wyrysowanego, do mega wyrysowanej brwi. Zresztą pokażę Wam, jak to działa. Ja robię dosłownie tak jakoś, o. Wzięłam najjaśniejszy kolor, to jest blond. Kurde, nie wiem. Najjaśniejszy, są tylko trzy chyba odcienie, więc to będzie ten najjaśniejszy. Ale może, żeby Wam pokazać lepiej efekt, to wezmę ciemniejszy kolor. To jest 03 Medium Brown. To teraz będzie lepiej widać, bo ten blond to jest taki zupełnie kolor moich włosów. O. Rysuję sobie tak bardzo delikatnie. To jest formuła
takiego mokrego cienia. Tak bym to nazwała. I teraz, kiedy brew już jest delikatnie pokryta, biorę szpatułkę, nie szpatułkę, tylko grzebyk i wyczesuję nadmiar i brew wygląda super naturalnie. Włoski są też lekko przyciemnione, ale to wszystko jest mega. I dodatkowo, jeśli macie podatne brwi lub jesteście po laminacji, to ten produkt również zastyga, więc teoretycznie niewymagany jest żel. Jedyny minus tego produktu to opakowanie, które jest moim zdaniem troszkę za głębokie. Na tej zasadzie, że żeby w sumie nabrać znowu sporo produktu, to trzeba zakręcić. Wolałabym, żeby to było, wiecie, w takim płaskim słoiczku, żebym sobie sama mogła nabrać produkt, ale ogólnie wybaczam, bo jakby przyjemność użytkowania i prostota wszystko tutaj nam ładnie rekompensują. Tak się zakręciłam, słuchajcie, że nie domalowałam sobie drugiej strony korektorem. Tak więc szybko poprawiam się. Obowiązkowym punktem walentynkowego makijażu, przynajmniej dla mnie, będzie róż. I osobiście od kiedy dostałam te tinty w sumie do twarzy, bo można je używać na usta również z Benefitu, to jestem zakochana ich formułą, bo one są strasznie wodne i takie naprawdę przyjemne w użyciu. I jeden dodatkowo nazywa się Love Tint, jest z serduszkiem i jego sobie dzisiaj użyjemy. Nałożę go sobie na policzki. Ja go będę nakładać pędzlem, bo nałożę go sobie na dłoń, ale dam krople korektora do niego, żeby jakby łatwiej go rozprowadzić na policzku, bo pamiętajcie, że tu za bardzo nic nie ma oprócz tego serum. Myślę, że tak będzie bezpieczniej. Również będzie to Vibo, ale słuchajcie, dosłownie ja myślę tak, taką kropkę. Do tego obok również on jest w takiej formie. Róż jest szalenie intensywny, ale spoko, bo to jest tint, więc on w trakcie pracy trochę jakby straci na sile. Może się wydawać na razie dla niektórych, że jest za dużo różu, ale spoko, można wziąć czysty pędzel i sobie też troszkę tutaj popracować. Ale pamiętajcie, że jeszcze, no przynajmniej ja będę nakładać troszkę też suchych produktów w stylu bronzer i rozświetlacz i to zawsze później ten efekt nam wyrówna. Jeśli chodzi o oczy, to zrobimy je sobie delikatnie i też chcę Wam pokazać, przypomnieć o produkcie, o którym nie zawsze pytacie, kiedy go na sobie mam, więc dlaczego by nie pokazać znowu eyelinerów Wonderswipe. Jest to produkt niesamowity, słuchajcie, bo jest to coś, co sprawdzi się idealnie dla osób początkujących, ale też oczywiście dla tych bardziej zaawansowanych, bo turbo łatwo się tym maluje, mimo że on tutaj ma na końcu gąbeczkę, co na początku lekko mnie zniechęciło, to było 3 lata temu, jak ten produkt wyszedł. Niemniej jednak można tym produktem rysować naprawdę bardzo precyzyjne rzeczy. No i jest właśnie taki wdzięczny do pracy, jeśli nie macie wprawy w rysowaniu kresek. Dodatkowo, jeśli by Wam się coś nie udało, nie wyjdzie, zrobicie te kreski, stwierdzicie to jest również cień. Czyli możecie to rozetrzeć palcem i daje Wam przepiękny, taki właśnie toperowy vibe. To ma lekkie, takie właśnie też różowe podbicie, zresztą pokażę Wam, bo zrobimy to i w formie cienia, i właśnie eyelinera. Zrobię sobie taką kreskę bardziej na Foxy Eyes, chodzi mi, że tutaj sobie wyciągnę końcówkę w zewnętrznym kąciku i w wewnętrznym również. Tak wygląda sam roztarty ten eyeliner. Pięknie się mieni, fajnie, można go rozprowadzić i palcem, i pędzelkiem. No i teraz namalujmy sobie kreskę. Trochę poszalałam z długością tej kreski, więc tu sobie po prostu to zetrzemy. To jest też tego rodzaju produkt, że no wiecie, czarnego eyelinera nie zetrzecie, bo to jest realnie niemożliwe. Znaczy się zetrzecie, ale będziecie go mieli na połowie twarzy. A przy tym produkcie naprawdę bardzo łatwo można też sobie tutaj naprawić. Ja nawet nie mam żadnego korektora obecnie na tym pędzlu. Tak prezentuje się skończone oko versus nie ma nic na oku. Słuchajcie, jak na to, że jest to zrobione jednym produktem, to jest naprawdę hit. No jest to ultra zarąbisty produkt. Mój faworyt to
różowy. Teraz lecę z tuszem i czas na Maybelline Sky High. Jest to ta TikTokowa maskara, która przepięknie wydłuża rzęsy. Dodatkowo jest naprawdę bardzo trwała. Nosiłam ją już wiele razy i kilka razy nawet przez przypadek potarłam sobie gdzieś tam oczy pod koniec dnia i bardzo ładnie się trzyma. Ma silikonową szczoteczkę, bardzo taką giętką, że normalnie czujecie, że ona się wygina pod naporem rzęs, ale jest mega. To lecimy dalej i mam tutaj dwa bronzery z Vibo Chosen One. I są to dwa wkłady. Czy mamy tu kolory 1 i 2. Tak się nazywają. Jeden jest bardzo jaśniutki, to ten. Ten jest już ciemniejszy, myślę, że to ładnie widać. Zaczniemy sobie od tego jaśniejszego i zobaczymy, jak on wyjdzie w ogóle na mojej skórze. Bo szczerze, jak go nawet otwieram, to on wygląda naprawdę bardzo jasno i tak dosyć ciepło, ale no nie wiem, jak będzie się zachowywał na twarzy. Widzę szczególnie w kamerze, że ten policzek zaczyna się tak ładnie rysować. Nie jest na pewno jakiś taki bardzo pomarańczowy, czy jakiś za bardzo ciepły ten bronzer, ale jest bardzo subtelny. Tak bardzo. Więc w sumie do tego make-upu gitara. Teraz róż. Nałożę też odrobinę różu takiego zwykłego w kamieniu. I dzisiaj postawię na takie duo z Paese. Glow Duo Effect i to jest setka. Jest to właśnie połączone z rozświetlaczem, ale ten róż jest taki piękny, rozświetlający, dosyć intensywny, więc tutaj delikatnie. I mimo wszystko robię to, żeby lepiej połączyć też bronzer tutaj z tą twarzą. Teraz nałożę sobie odrobinę pudru, bo mimo, że mamy to taki make-up, no make-up, to chcę, żeby to się jakby wszystko trzymało twarzy i jeśli już się zdarzy nam, nie wiem, położyć głowę na czyimś ramieniu czy na poduszkę, to żeby to się wszystko ładnie trzymało, więc użyję sobie Can't Stop One Stop z NYXa i takim niewielkim pędzelkiem nałożę tam, gdzie uważam, że potrzebuję delikatnie, wiecie, utrwalić to, co... Znaczy utrwalić make-up, który wcześniej nałożyliśmy, nie? Ale co by nie było, żebyście nie myśleli, że już nie będzie glow, to mam trzy rozświetlacze z Vibo, Diamond Illuminator i już je soczyłam na Insta, więc jedynka i dwójka to bym właśnie nazwała takim rozświetlaczem, natomiast trójka jest bardzo różowa, z taką różową bazą, więc jej również trochę nałożymy. Tak, bardziej w ten róż. Ona jest bardzo złota. Nawet widzę, jak tu się wybiło teraz na tym. Jakby przy tym make-upie mogłabym użyć tylko tej trójeczki, bo z racji tego, że mamy dużo różu, to podbija ten produkt nam róż na twarzy, a do tego daje mega glow i pachnie przyjemnie takim kremikiem, czymś takim, kojarzy mi się z dziećmi, jak takie te chusteczki nawilżane. Okej, okay, no ale na koniec damy jeszcze rozświetlacz, wezmę sobie jedynkę, zobaczymy. Tu jest bardzo złoto teraz. Mocny jest ten złoty klimat, nie wiem czy każdemu by się to podobało, więc spróbujemy to sobie ochłodzić właśnie jedynką, bo to już jest dużo bardziej takie srebrzyste. O, nawet zadziałało. Nice. Ale ładnie w podglądzie wygląda. Super. Dobra, lecimy po całości, co się będziemy ograniczać. Z bliska widać drobinki, więc jest on taki... Nie jest on taki mocno drobinowy jak na przykład Fenty, ale znowu nie jest to taka jednolita tafla. Widać dużo małych drobinek. Mi się osobiście, ja lubię każdy rozświetlacz, o ile żeby tylko świecił. Nice. Lecimy z ustami i moglibyście nałożyć ten tint z Benefitu, jeśli takowy posiadacie lub jakikolwiek inny tint. Chciałabym tutaj z wami przetestować sobie natomiast nowości z Vibo. I jest to Wonderful Lips. Również pomadki te są satynowe. Jest tu taki piękny odcień 6. Soczewałam go też wam na Instagramie i nie byłabym sobą, gdybym go nie zaaplikowała. Jeszcze tylko potrzebuję konturówkę do ust i działamy. Make-up mamy skończony, dajcie koniecznie znać, jak wam się podoba cały look. Poczekałam chwilę, aż pomadka lekko zastygnie i jest bardzo przyjemna. Jak się ją dotyka, to trochę jeszcze transferuje się na palec, a myślę, że już dobre 20 minut tu sobie siedziałam i grzebałam na telefonie. Natomiast bardzo jest przyjemna na ustach i wygląda tak lekko właśnie matowo, natomiast jak widać nie zastyga. W każdym razie make-up, słuchajcie, jest już skończony. Patrzę sobie w podgląd, bo strasznie mi się podoba cały ten look. Uważam, że
wyglądam uroczo i ta pomadka mi się w ogóle strasznie podoba. Najpierw się trochę bałam, że nie będzie mi maczować do oczu, bo jednak jest to troszkę inny kolor różu, ale wygląda super. I dajcie mi koniecznie znać w ogóle, co będziecie robić w walentynki i czy zamierzacie się malować, albo czy malujecie się w domu, jak na przykład nie macie planów i wiecie, że będziecie się cały dzień w domu, to czy się malujecie, czy nie. Ja różnie. Czasami się nie maluję, czasami mam taki mood, że muszę się pomalować, żeby w ogóle funkcjonować. Natomiast wiem, że jak będziemy spędzać walentynki z Piotrem, to taki podobny make-up sobie zrobię. Na pewno będę miała tą pomadkę. Jest boska. Ja natomiast dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Listę wszystkich kosmetyków, które użyłam, znajdziecie oczywiście na dole. Wbijajcie do mnie na Instagram, jeśli jeszcze Was tam nie było. I dziękuję Wam. Widzimy się w następnym filmie, jeszcze jednym walentynkowym, więc jeszcze Wam nie życzę wesołych walentynek, bo się zobaczymy przed. Więc to tyle. Pa!